Dzień zaczynam od tego, że analizuję po raz kolejny przepisy dronowe nowe. Mam za sobą kolejną godzinę, kolejny raz sobie to puściłem. I ten scenariusz wydaje mi się całkiem dobry, ten NSTS-01. Zaraz wam powiem, co ja bym zrobił, gdybym był prezesem Urzędu Lotnictwa Cywilnego, bo wpadłem na taki pomysł, analizując to wszystko, jak można było dużo ułatwić sprawę. Dlatego, że dostałem w ciągu ostatnich 2 czy 3 dni od naszych kolegów, dostałem kilkadziesiąt różnych wniosków i zapytań na tej podstawie. Ale ja tutaj widzę nadzieję w tym narodowym STS-ie, tym pierwszym. On tu wygląda całkiem nieźle i 99% dronów w nim się łapie. No. Właściwie to sobie zrobiłem notatki i te notatki są dość obszerne, bo na pierwszą godzinę mam tych slajdów 25, także sporo. Zaznaczyłem sobie też kody minutowe, wiem gdzie co jest i to jest o tyle fajne, że mogę się nawiązać te słowa i zinterpretować dyrektora jeszcze raz. Natomiast mogę powiedzieć tak. Jest to podane w taki sposób, ja bym to trochę inaczej po prostu wszystko ułożył. Staram się przekazywać wiedzę i doświadczenia właśnie między innymi dronowe, bo nie tylko takie, ludziom na co dzień. I mam wrażenie, że tutaj cały szkopuł też polega na tym, w jaki sposób są informacje przekazywane nam. Oczywiście mieliśmy pandemię, mieliśmy różne okoliczności, na przykład nie ma instytucji certyfikujących drony na dzisiaj, więc cała certyfikacja wzięła w łeb. Nie ma scenariuszy, tak, tych STS-ów jeszcze rozpisanych. Nie mamy ustawy na dzisiaj prawo lotnicze. Więc wprowadzamy przepisy nie mając podstaw, nie mając fundamentów. Tutaj jakbyśmy chcieli zbudować dom, który jest zbudowany na drewnianych palach, które no, powiedzmy są tylko 3. Ale nie o to chodzi. Całe szkopuł polega na tym, że ludzie nie wiedzą, bo piszą do mnie cały czas, nie wiedzą ci ludzie de facto, co oni mają zrobić teraz. I gdybym ja był prezesem Urzędu Lotnictwa Cywilnego, wyznaczyłbym po prostu ścieżkę postępowania. Jeżeli organizujesz dla ludzi wyścig z przeszkodami, taki Spartan Race, to zwykle pokazujesz im całą trasę i mówisz, w jaki sposób należy do tego rejsu podejść, jak się go przygotować i tak dalej, prawda? Na tym to polega. A nie zaczynasz tego rejsu od tego, że zaczynasz omawiać przeszkody, poszczególne kategorie przeszkód, punktacje za przeszkody, przygotowanie do przeszkód i tak dalej. Czyli my tutaj jesteśmy trochę postawieni w takiej sytuacji, że nam przedstawia się te przepisy od innej strony. Nie od strony użytkownika, a powinniśmy mieć przedstawione to od strony użytkownika. Co to znaczy? Mam Mavica R2 na dzisiaj. Chcę nim latać w mieście, przy ludziach, przy zabudowaniach. Co powinienem zrobić? Mam świadectwo kwalifikacji, nie mam świadectwa kwalifikacji. Czyli dla każdego modelu drona lub kategorii przynajmniej wagowej powinniśmy mieć ścieżkę postępowania. Wejdź na stronę ULC. Zarejestruj się jako operator. Przejdź, przeklikaj dany teoretyczny zakres, który tam jest podany, a następnie zdaj egzamin. Oznakuj swojego drona numerem operatora. I tak dalej, i tak dalej. To byłoby zupełnie inaczej niż to, co jest w tej chwili, gdzie zaczynamy od kategorii, podkategorii, okresu przejściowego, scenariuszy i tak dalej. Słabo to wyszło. Uważam, że można było to zrobić dużo, dużo łatwiej. Naprawdę. I to w tydzień, dwa. Nie jest aż tak dużo pracy. Mnie by to zajęło 2 tygodnie, powiem wam, takiej spokojnej pracy razem z lataniem, z innymi rzeczami, które robię na bieżąco, tak jak montaże i tak dalej. Bo wiem, ile zajmuje mi mniej więcej wykonanie jednego szkolenia online. Około 2-3 tygodni mi to zajmuje. Przyjechał do mnie kolejny dron, wczoraj przyjechał. Dostałem go od Banggood znowu jako prezent. Co prawda płaciłem tam jakąś część, ale można powiedzieć, że dostałem, dlatego że on jest ogólnie drogi. Tego typu drony kosztują około $300, dlatego że są oparte na systemie Cadex Vista, czyli współpracują już z goglami i z aparaturą DJI. Tutaj widać, że jest właśnie Cadex Vista. Bardzo fajna konstrukcja wingsuit. Dużo śrub jest co prawda do odkręcenia, ale nie szkodzi. Całość wygląda bardzo solidnie. Porządna kamera, zabudowa typu pusher, plus do tego mamy te osłony na same dakty. Powinien bardzo ładnie latać ten dron. Jak tylko zdobędę gogle DJI,
te FPV, a to na pewno nim polatam w pierwszej kolejności. Super wygląda ten dron. I tutaj widać, że ta tabela też dotycząca, określająca przepisy przejściowe, ona bardzo zmieszała się z tą tabelką, gdzie mamy podział na podkategorie, czyli tam było 900 i tak dalej, i tak dalej. Natomiast tutaj mamy kolejne wagi, kolejne kategorie wagowe i to niestety się mocno zmieszało z tamtym. Ludzie są w tym momencie mega skołowani. No dobra, ale spróbujmy w takim razie tak, do 15 stycznia mam poświęcić godzinę codziennie na te przepisy i w efekcie ma powstać bardzo fajny warsztat, takie, zrobimy jakieś fajne wydarzenie. Jeszcze zastanowię się nad formułą, żeby była najbardziej dostępna i atrakcyjna dla ludzi, ale myślę, że to byłoby... Zresztą zapowiadałem już to wcześniej. Ogólnie nie jest to ciężkie, jeżeli się zrozumie system, jaki funkcjonuje, w jaki też zostały te założenia poczynione, wcale to nie jest ciężkie, ale jeżeli patrzymy na to z marszu, jeżeli ktoś z doskoku to traktuje, moim zdaniem jest słabo, dlatego że trzeba się bardzo mocno wgryźć, parę razy przynajmniej. Wingsuit przyjechał, czyli tamten mały przyjechał, a ten wyjeżdża. Bardzo fajny AX5, jeden z ciekawszych dronów podróbka Mini. Uważam, że jest jednym z ciekawszych, którymi latałem. Drony w granicach 4-500. On pojedzie do Ustronia, do pani Ani, którą pozdrawiam. Ale bardzo fajna sprawa, dlatego że on ma bardzo długi czas lotu i stabilny. Oczywiście kamera bez gimbala, tylko serwomotor, ale jeżeli robimy ujęcia w zawisie, wyglądają całkiem ok. Wiadomo, że przy szybkim locie ujęcia będą skrzywione, nieidealne, ale jak na pierwszy dron, niskobudżetowy, rewelacja, naprawdę rewelacja, uważam, że jest super. Ciągle jakieś drony mi tutaj przyjeżdżają i wyjeżdżają też, nie? Testuję i wyjeżdżają, tak to bywa. Ależ się zrobiło mokro, cały czas pada. No warunki są bardziej takie na kawę niż na latanie. Ale kawka będzie jutro rano, a dzisiaj nam tu pada i to dość solidnie. Leć i służ swojej pani. Grzecznie tam lataj. Słuchajcie, pogoda nie pozwala nam dzisiaj na szaleństwa. Miałem polatać FPV, bo przyszedł mi ten wingsuit nowy. On bardzo ładnie wygląda. Przynajmniej chciałem go wziąć w tak zwanym line of sight, bez gogli, żeby zobaczyć, na co sobie można pozwolić tak blisko. Ale nie damy rady, zdaje się, bo cały dzień ma tak padać. Zamontujemy w takim razie symulator, bo mam wykupiony VelociDrone, ale zamontujemy go na dużym komputerze i druga rzecz, polatamy też w domu, może tego jednego albo drugiego malucha odpalę. Tutaj mamy klasyczne zapytanie. I słuchajcie, takich zapytań otrzymuję kilkadziesiąt dziennie. Naprawdę, ludzie piszą na mój mail biznesowy, gdzie ten mail służy mi po to, żeby kontaktować się z kontrahentami, mogę powiedzieć. Zwykle odpowiedź jest taka, że zapraszam na swoje live'y, no bo faktycznie te live'y po coś są. Dwa razy w tygodniu, 160 live'ów zrobione, są regularnie i tam można zadawać pytania. Jeżeli ktoś nie może w środę, to jest też wersja sobotnia. Nie mogę być sekretarką niestety wszystkich. I stąd taka droga, uważam, że ona jest najlepsza. Jeżeli ktoś faktycznie chce mieć coś specjalnego, czyli kontakt indywidualny, konsultacje, w ramach Drone Bootcamp mamy Office Hours. Szkoda góry, pitch and roll. Damy radę. Poszło trochę lepiej. Spróbujemy inverted yaw spin. Nie tak. Lepiej. Pół godziny dziennie, godzinka, może godzinka to za dużo, ale pół godziny, czemu nie, fajnie to wygląda. Dobrze to jest zrobione,
można poćwiczyć i można przede wszystkim długo polatać, a druga rzecz, że można się porozbijać. Kład też, jak się obracałem do góry nogami, trzeba pamiętać o tym, że on ma odchyloną kamerę do góry. De facto trzeba mieć taki kąt, nie całkiem płaski, tylko trzeba mieć taki kąt, żeby się obracać, bo inaczej wychodzi nam zupełnie co innego na nagraniu. Zupełnie. Inaczej to odbieramy. Słuchajcie, pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Widzimy się w kolejnym dniu. Mam nadzieję, że pogoda się na dniach poprawi. Będzie można potestować te maluchy, które tutaj przyjechały. Wygląda to naprawdę nieźle, tym bardziej, że część z nich już jest nawet oznakowana i przystosowana do nowych przepisów. Trzymajcie się, do zobaczenia. Pamiętajcie, 15 będzie wydarzenie. Jak oglądacie teraz do końca, to Was zapraszam, zrobię fajne promocje, zrobię fajne eventy. Nie wiem, czy to będzie live, czy program edukacyjny. Na dzisiaj założenie jest takie, że będziemy mieli 3-dniowy program edukacyjny, czyli będą live'y za free. Natomiast jeżeli ktoś będzie chciał mieć jakieś materiały, pomocy, czy coś wyjaśnione więcej w postaci treningu online albo powtórek z tych live'ów, zrobimy wersję też premium. Jak oglądacie teraz do końca, to oczywiście prośba o łapkę w górę, subskrypcję tego kanału, dzwoneczek i tak dalej. Pamiętajcie, że są treści też, z których można korzystać, edukacyjne, i całkiem cieszą się dużym powodzeniem. Myślę, że nawet mega dużym, bo nigdy nie miałem takiego dużego powodzenia tych treści. Do zobaczenia w kolejnym epizodzie. Jutro kawa, a w czwartek coś ciekawego wymyślę.